Wracamy do dyskusji, co się dzieje z pieniądzem, co się dzieje z nieruchomościami. Nieruchomości zamiast tanieć rosną na wartości. Doszliśmy do 10 tysięcy złotych za metr. Realna wartość będzie taka, ile będzie chciał realnie zapłacić nam najemca za wynajem albo ktoś za odkupienie tych nieruchomości. W jakim jesteśmy etapie, moi drodzy? Czyli odchodzi nam cała przebudowa, równanie sufitów, ścian, podłóg i tak dalej. Przenosimy się w czasie i za 3 minuty zobaczycie mieszkanie zrobione. 3, 4. Witajcie, moi drodzy. Kuba Midel, Akademia Bogactwa, czyli sztuka równowagi finansowej. Dzisiejszy odcinek to w głównej mierze będzie odbiór mieszkania po liftingu, które zakupiłem w 2016 roku za 15 tysięcy złotych gotówką. Resztę 135 tysięcy złotych wziąłem z banku. 5 lat minęło, mieszkanie się dobrze wynajmowało, cena zakupu to było 4400 zł. Dzisiaj po drugiej stronie ulicy Tymienieckiego można kupić kawalerki po 7700. Do tego remont już nie 30-40 tysięcy i wykończenie, a około 60-70. Mieszkanie zaczęliśmy pod koniec mojej sportowej metamorfozy, do której bardzo serdecznie Was zachęcam. Sport to zdrowie, ruch to zdrowie. Zobaczycie zmianę człowieka z brodą, bez brody, ale to nie o tym dzisiaj historia. Zmiana człowieka, zmiana mieszkania, które kupione było tutaj z najemcą, po generalnym liftingu, jak nie remoncie, przy ogromnym udziale mojej żony i Michała z Andremo. Natomiast jeszcze przed tym, zanim wejdziemy, pytanie do Was, które powtarzam, ale myślę, że coraz bardziej dobitnie musimy sobie uzmysławiać, co się dzieje. Czy nieruchomości drożeją, czy tanieją pieniądze? Wypłaciłem dzisiaj Wam z bankomatu PKO pieniążki. Zapraszam Ciebie, Piotr, zapraszam Was. Wypłaciłem parę banknotów. Deweloperzy na potęgę budują, natomiast zobaczcie, co dzieje się. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61. Moi drodzy, no niesamowita sprawa. Przecież to są duże nominały. Tych bankomatów są tysiące punktów w Polsce. No ile można? Dzisiaj mamy prawie połowę kwietnia, nawet śnieg padał. Wszystkie numerki po kolei się zgadzają. Dziwna to, możesz Piotrek pokazać ten rządek, ale chciałbym nagrać ten filmik ku przestrodze. Ja Wam powiem jako w miarę przytomny człowiek, który coś tam w życiu zarobił, coś przeczytał, że naprawdę nie wiem, co się dzieje, dlatego że popyt na wynajem mieszkań wręcz zmalał. Deweloperzy budują na potęgę, wszystko mają, zwłaszcza małe mieszkania, sprzedane. Zgodnie z jakimiś prawidłowościami ekonomicznymi, jeżeli popyt maleje, no to cena również powinna maleć. Jest zupełnie odwrotnie. Polacy uciekają z oszczędnościami, wyparowały dziesiątki miliardów złotych z kont oszczędnościowych. Lada chwila będziemy zresztą płacić karę za to, że mamy w banku lokatę, tak zwane ujemne odsetki. Ale to, co się dzisiaj dzieje, to jest troszkę owczy pęd z jednej strony, z drugiej strony strach przed utratą właśnie jakiejś wartości. Pytanie do Was, w czym tę wartość innego przetrzymać? Moja strategia, której się bardzo trzymam, to jest inwestowanie długoterminowe na podwynajem właśnie, zwłaszcza mieszkań czy lokali na dźwigni, na dużej dźwigni kredytowej. Bałbym się dzisiaj jakieś miliony czy setki złotych oszczędności bezpośrednio wrzucić w nieruchomości, zwłaszcza źle kupione. Tutaj też informacja od współprowadzących ze mną te moje platformy, żebyście pobrali sobie bezpłatnie dostęp do takiego kursu. Trzy najczęstsze błędy popełniane przez początkujących inwestorów. Będzie to zarówno e-book, gdzie prosto, w prostych słowach wyjaśnię Wam, gdzie czekają na Was miny, plus trzy moje wykłady z interpretacją, z wyjaśnieniem. Także na kubamidel.pl
Pobierzcie sobie albo w linku poniżej ten link. My tymczasem wracamy do dyskusji, co się dzieje z pieniądzem, co się dzieje z nieruchomościami, dlaczego mimo tego, że popyt na pewno się nie zwiększył, bo ludzie potracili robotę, nie ma studentów, generalnie się boimy, jest stan wojny, nieruchomości zamiast tanieć rosną na wartości, no przestroga. Jak dla mnie przestroga, zwłaszcza dla początkujących inwestorów i ludzi, którzy uzbierali sobie przez życie sporo oszczędności, coś chcą z tym zrobić. Niby na nieruchomościach nie można stracić, ale jaki będzie finał tej górki, tej historii, tego boomu, to bardzo zależy od rządzących. Jak pamiętacie po rozmowie mojej z Czarkiem Traderem, to ich boimy się najbardziej. To są ich decyzje. To można, myślę, że z dnia na dzień można zrobić bardzo wiele. Realna wartość będzie taka, ile będzie chciał realnie zapłacić nam najemca za wynajem albo ktoś za odkupienie tych nieruchomości za 2-3 lata. W Łodzi doszliśmy do 10 tysięcy złotych za metr i to nie są mieszkania jakieś genialne. To są mieszkania 30-paro-40-parometrowe, można powiedzieć takim normalnym remontem, bez żadnych ceregieli. U mnie zapala się mocno czerwona lampka. Tej czerwonej lampki jeszcze nie było półtora roku temu, jeszcze nie było rok temu. Dzisiaj, po roku covidowym, po tym, co słyszę od was, bo od tych mediów, na ile mogę, staram się odcinać i praktycznie się odciąłem, to, co widzę w bankomacie, mało tego, kupując dolary, te dolary też są świeżusieńkie, więc coś w powietrzu dziwnego wisi. Z dobrych wieści, mieszkania są, moi drodzy, w 100% wynajęte. Niedaleko tutaj jest Centrum Biurowe Piotrkowska 270. Będziemy teraz też pokazywali wam, jak postarać się te lokale wynająć. Mamy 25% pustostanu, tego nie było przez ostatnie 10 lat. Zapraszam was na górę, teraz ta część przyjemniejsza, lifting mieszkania tutaj według projektu mojej żony. Oceńcie sami, jak osoba spoza branży fantastycznie radzi sobie na pracach remontowych. Parę tygodni temu pokazałem wam mieszkanie kupione w 2016 roku. Niestety do kompletnego przearanżowania, do liftingu, wręcz małego remontu. Zapraszam was, żebyście zobaczyli, jak wygląda to w trakcie prac i w drugiej części filmu, jak to wygląda już przy odbiorze. Zapraszam was na plac budowy. 34 metry, czwarte piętro, centrum Łodzi, zamknięte osiedle, bez wielkiej przebudowy, ale jednak. Dzień dobry, moja załogo nieustraszona. Witam serdecznie, pana inwestora. Dzień dobry, Żółw. Mamy się nie całować na planie. Tak. Ty bardziej z panem Michałem. Słuchajcie, na jakim jesteśmy etapie, moi drodzy? Idę do was. Etap jest taki, że mamy tak zdemontowaną podłogę. Tak jest. No i wyburzamy ściany wedle zaleceń pana inwestora, że tak powiem. Tak, i mniej tym lepiej. I mniej tu ścian, tym lepiej. Kuchnię połączoną z salonem, także... Michale, ile czasu potrzebujesz? Bo to interesuje nas zwykle. No, myślę, że jakiś tam z tydzień, może z 10 dni, coś takiego, no. Powiedz. Bo tutaj troszkę jakieś tutaj Ela jakieś gadżety powymyślała dodatkowe, takie fajne, designerskie, no to trochę zejdzie czasu, bo to jakiś kamień ma być wylepiany, także na tym w sumie zejdzie, bo tak, to odświeżenie, to nie ma długo czasu. Słuchajcie, pytają, widzowie pytają, uczestnicy Arenti, o wybór mieszkania, czy lepiej kupować po babcinę do kompletnej przebudowy, remontu i tak dalej, hydraulika, elektryka w starym bloku, czy lepiej pracujecie się tutaj? Nie, no tutaj zdecydowanie jest lepiej. Więcej prostych ścian, więcej prostych sufitów. No hydraulika, no elektryka jest zrobiona z tych już nowszych, tak? Także to w sumie to tylko coś tam poprzełączać i poprzesuwać, ale to już sobie elektryk poradzi. Odchodzi, tak? Nam cała przebudowa, no, równanie, tak, sufitów, ścian, podłóg i tak dalej. Lepiej dołożyć na metrze, nie wiem, 1000 czy 1500 zł. Na później, to samo wyjdzie. Tak, no, a później przy remoncie to znowu wychodzi mniej. No. Dobrze, dobrze. I czasowo i finansowo, no wiadomo. Słuchajcie, w drugiej części filmu zobaczymy, jak to już zostanie zrobione. Także dzisiaj mamy ekspresowo, po tych dwóch tygodniach. Przechodzę do pani inwestor. Dziękuję ci, Michale.
Ela, koncepcja na to mieszkanie. A za 5 minut zobaczymy, jak to będzie wyglądało po, ale dzisiaj pani designer opowie nam, co tutaj się będzie działo. Zaczynamy od kuchni? Tak jest. Dobra. Przejdźmy do kuchni. Chyba, że zapraszamy mamy... Ciebie. A, mamy mikrofony, okej. Okay. Tak, bardzo proszę. Nie, chyba, że mamy pokazać jeszcze próbki. Czy... Oczywiście. No Piotr, dobrze. Zerknij, a my weźmiemy próbki. Problemem zobaczcie sobie, jak wygląda w tej chwili kuchnia. Jest jej wielkość. Kuchnia ma 2 na 1,80 m, to daje nam niecałe 4 metry, a chcemy zrobić wszystkie sprzęty. Chcemy wrzucić dużą, może nie dużą, ale taką lodówkę większą zamrażalnikiem, zmywarkę, piekarnik, płytę. I no jeszcze tak trochę miejsca roboczego. Kuchnia będzie w kolorach takich dosyć jasnych, z ciemnymi akcentami. W salonie? W salonie. W salonie wrzucamy łóżko we wnękę. Łóżko z fajnymi panelami z zabudową na górze. Dalej kolorowa, może nie powiem jaka, ale kolorowa fajna kanapa. Tutaj ściana, mamy dwa na razie koncepty, zobaczymy. Na pewno tutaj będzie ściana z telewizorem i z biurkiem. I pod oknem stół, mała mini jadalnia. No nie, nie mini, duża jadalnia. Zerknijmy do łazienki? Do łazienki, tak. Po drodze mamy tutaj wnękę na szafę. Będzie dużo szaf zabudowanych, to nam na szczęście zaoszczędzi trochę miejsca na pozostałe meble, nie będziemy musieli. Tutaj za Piotrem również jest miejsce na dużą szafę wnękową. Łazienka jest tu fajna, bo jest dosyć duża. W łazience wchodzi po prawej stronie prysznic. Dalej, no w sumie rozkład będzie dokładnie taki sam. No tutaj się nam zmieniają tak naprawdę kolory i sprzęty. Kolory będą dosyć też takie odważne. Nie chcę straszyć Kuby, ale będzie ciekawie. Ja jestem ciekawy, w 100% ufam żonie. Zobaczymy, jak będzie. Ja chciałbym, żebyśmy zrobili ten trik, który robiliśmy 2 mieszkania temu. Chodźcie, klaśniemy i potem obudzimy się w mieszkaniu, które już jest zrobione. Tak. Ela, na 3-4. Przenosimy się w czasie i za 3 minuty zobaczycie mieszkanie zrobione. 3, 4. I po remoncie. Witam Ciebie, złoto moje. Trzeba się dużo przytulać. W tym życiu jest za mało miłości, za dużo COVID-u. Eluniu, moi widzowie, szefowa tutaj do spraw designu. Ela, zanim przejdziemy do remontu, mija rok pandemii. Obserwujesz moją pracę, naszą pracę z nieruchomościami. Jak oceniasz w tej chwili ten rynek najmu? Czy u nas się jakaś krzywda zadziała większa, czy nie? No w tej chwili mamy wynajęte wszystkie mieszkania, z wyjątkiem tego, którym jesteśmy obecnie. Większych przystojów też nie zaobserwowałam, była kwestia miesiąca, dwóch i mieszkanka się rotowały. Gorzej z biurami? No z biurami gorzej, nie ukrywam. Budujemy markę Piotrkowska 270.pl, myślę, że te 25% obłożymy. Eluń, druga sprawa, mieszkania strasznie zdrożały. Ty może się tym aż tak nie interesujesz, ja niestety bardziej. Jak to wpłynęło na rynek najmu? Jak myślisz, ile dzisiaj będziemy w stanie zażyczyć sobie za to mieszkanie? Za to mieszkanie mam nadzieję, że uda nam się razem z czynszem, tym co do spółdzielni oddajemy, około 2000 dostać. Natomiast, no może mieszkania poszły w górę, natomiast chyba trochę pandemia jednak sprawiła, że najem nie poszedł w górę, tak więc najem dokładnie, jest podobnie, dokładnie. Jak to było no, 1,5-2 lata temu, tak jak obserwuję. No ale też nie poszedł w dół z drugiej strony i mamy klientów, więc nie ma co narzekać. Jasne. Nawet jeżeli nie 2000, może 1900, tutaj czynsz jest na poziomie 300 zł, więc 1600 dla właściciela razy 12 i tak nie będzie chyba źle. Tu jest dużo tańszy czynsz, tu jest tańszy czynsz. Ela, oddaję Ci głos,
Co się tutaj zadziało? Widzieliście przed chwilką przebitki przed liftingiem. Oddaję Ci głos. Sam jestem ciekawy. Nie było mnie tutaj 2 miesiące czasu. Dobrze. To co? Zaczynamy od kuchni? Tak jest. Dobrze. To jest chyba moje ulubione miejsce tutaj w tym mieszkaniu, dlatego zaczniemy. No, zmiana przede wszystkim polega na tym, że kuchnię w końcu widać. Nie są maleńkie, wąskie drzwi i zabudowane z każdej strony ściany. Wyrzuciliśmy zarówno ile się dało ściany, jak i część tutaj od góry, więc mamy całkowicie otwartą kuchnię. Wrzuciliśmy wszystkie sprzęty, tak więc tutaj mi się wydaje, że komfort mieszkania będzie bardzo, bardzo fajny. Jest lodówka dwuczęściowa z zamrażalnikiem. Dalej mamy zmywarkę, piekarnik oczywiście z dużą płytą, malutki okap ze względu na to, żebyśmy mogli spokojnie czy wrzucić szafki, bo o co tu walczyliśmy? Walczyliśmy tutaj o miejsce robocze. Bardzo było ciężko, ponieważ no, chcieliśmy wszystko wrzucić. Dlatego tu jest kawałek miejsca roboczego, tu, a tutaj taki mały bajerek. Pani prezes, ja pozwolę sobie tylko, o. Dziękuję. Ale całą tą ścianę wyrzuciliśmy, to jest wielka zmiana. Dzięki temu jeszcze mamy takie malutkie miejsce na śniadanko dla jednej osoby, ewentualnie do towarzystwa osobie gotującej. Półka bardziej bajer niż rzecz do przechowywania rzeczy kuchennych, to raczej lekka konstrukcja. Takie dekoracyjne rzeczy. Może do salonu się tutaj zwrócimy teraz. Podzieliliśmy salon tak jak planowaliśmy na trzy strefy. Pierwsza strefa przy kuchni, jadalnia. Jadalnia duża, czteroosobowa. Światełko spuściliśmy, tutaj nie było tego światła, mieliśmy tutaj tak naprawdę tylko jedno światło na początku, mamy teraz trzy, więc światełko nad stół. Dalej wrzuciliśmy biurko z telewizorem, telewizor specjalnie jest tak powieszony, żeby ewentualnie można też z łóżka go oglądać, może odległość jest spora, ale to chyba było jedyne rozsądne rozwiązanie w tym mieszkaniu. Duża kanapa, która jest również rozkładana, ewentualnie można przenocować kogoś jakby bardzo, bardzo była taka potrzeba i łóżko w zabudowie. Zabudowa może nie jest tutaj wielka. Mamy na górze cztery szafeczki, do trzech dostęp jest idealny, może ta czwarta troszeczkę utrudniany. Natomiast są rzeczy, których no nie używamy codziennie, więc nie ma tutaj jakiejś tragedii. Łóżko jest dużo, to jest 1,40 m z wygodnym, miękkim zagłówkiem. I kolejna szafa, bardzo fajna, duża szafa. Taka szafa, trochę komoda, ponieważ mamy tutaj szuflady tak naprawdę na bieliznę, na jakieś takie drobne ubranka. Półeczek tu jest dużo, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał mieć większą półkę, no to nie ma problemu, one są wyjmowane. I przedpokój. Tak jest, możemy? Zobaczmy, przedpokój, szafa zabudowana i łazienka. Tak, w przedpokoju mamy szafę trzyczęściową. Czy ja mogę ją otworzyć i pokazać w środku? No, mamy jeszcze jest jakieś, możemy tylko głębokość pokazać, bo to jest około 60 cm. Może tak. Tamte pierwsze, gdzie chcesz zresztą. No tu też trochę takich naszych rzeczy, które tu mieliśmy przy remoncie, są bardzo głęboko szafa. Z miejscem na deskę, tak jak do prasowania, jak my zawsze robimy, z drążkiem na ubranka, duże półki. Ach, tutaj ważne rzeczy. Trochę nam szkoda było miejsca na lustro w tym mieszkaniu duże. Bo, no mówię, dużo ścian usunęliśmy, dlatego zrobiliśmy tym razem szafę taką z tym lustrem na całą praktycznie powierzchnię. Mały wieszaczek, niestety drzwi są otwierane zupełnie do ściany, więc żaden większy nie miał możliwości. Natomiast wieszaczek też stylizowany, tak jak tam pozostałe plakaty miejskie, to akurat mamy Łódź. Mhm. I zapraszam do łazienki. Jasne. Chodź Piotrek. Chodźcie proszę, tutaj lawinnym stylu zrobiłaś niż zawsze, nie pociągnęliśmy płytek do końca. Niż zawsze, to jest takie bardziej takie, no nie wiem, industrialne, może trochę retro. Jasne. Nie pociągnęliśmy, ponieważ zależało mi na kolorze w łazience, czego wcześniej nie robiliśmy. Niebieski granatowy kolor dodał takiej głębi tutaj tej łazienki, mi się wydaje, połączenie z drewnem i z tymi takimi płyteczkami, też takim trochę retro. Klimat mi się... Moim zdaniem stworzył się bardzo, bardzo fajny. Prysznic jest duży. Tutaj sobie spokojnie można, jest miejsce na jakieś ręczniczki na wieszaku. Można sobie spokojnie wejść, nie ma tej takiej ciasnoty, bo to było dużo miejsca. Pralkę zrobiliśmy, wsunęliśmy w tą wnękę, która była. Skorzystaliśmy z tego, że są teraz też takie pralki troszeczkę węższe, dlatego ona tak brzydko tak nie wystaje, tak jak było to wtedy. Jakieś koszyczki na pranie, czy na jakieś takie bajery łazienkowe. No i szafka bardzo duża. Proszki, płyny, tak naprawdę wszystko nam się tutaj spokojnie zmieści. Pod umywaleczką jest mała szafeczka, ale no wiadomo, tu musiał Stefan się zmieścić i... A Ela, ogólnie, może chodźmy, mieszkanie ma... 34 metry. Z balkonem,
balkona. Pokażemy jeszcze balkonik. Tutaj fajna też taka rzecz, mozaika na podłodze, taka inna płytka 3D. Mhm. Na pewno też klimatu nadaje to mieszkanie. Jasne. To samo w kuchni. Tak, zapomnieliśmy tak naprawdę o balkonie. Dobrze. Który jest bardzo ważną chyba częścią tego mieszkania. Na balkonie stworzyliśmy, taki, taki mini ogródek. Prosty, bardzo zwykły, tak naprawdę kwietnik, troszeczkę zielonego. Teraz trochę nie jest jeszcze sezon, na pewno tutaj jak ktoś sobie zamieszka, będzie chciał coś fajnego powiesić, jakieś ładne kwiatki, to będzie ładniej. Natomiast jest to miejsce, gdzie się można spokojnie zrelaksować, wypocząć, jakaś ławeczka, wypić kawkę, przyjemnie. Zobaczcie jeszcze, jakbyś Piotr stanął tutaj, zobaczcie, jakie to mieszkanie zrobiło się, zapraszam Cię, Ela. Na małe podsumowanie, czy widzisz, Piotrek, ile tu jest przestrzeni? Tego pewnie w kamerze nie widać, ale jak na 34 metry kwadratowe... To mieszkanie na pewno zyskało na wielkości. Po pierwsze dzięki temu, że tutaj otworzyliśmy tą część, a po drugie dzięki temu mi się daje, że wstawienie też tutaj jednak tej takiej sypialni, tak optycznie, to troszeczkę powiększa, no bo widać, że się, no nie jest to niewykorzystana przestrzeń, tylko no coś się dzieje, jest tutaj taka... Mini sypialnia. Jasne. Odrobinę męskich decyzji, odrobinę męskiej, odrobinę damskiej ręki. Myślę, że ten nasz duet się dobrze uzupełnia. Ela, jak się czujesz po kolejnym remoncie? Czy jest już więcej wiary w siebie, czy nie? Podobnie chyba. Co? No, myślę, że podobnie. No, tak naprawdę no, mieszkanie wyszło tak, jak chciałam, żeby wyszło. Nie jestem zawiedziona, nie rozczarowana tak naprawdę niczym, bo tak jak planowałam, może to jest dużo kolorów, bo jest i zarówno i żółty, ten taki musztardowy, i granat, kolorowe plakaty, ale tak to miało być. Tak, nie miało to być mieszkanie szaro-czarne, tylko w kolorze. Super. Dzień dobry, Michale. Witam serdecznie. Chciałem Ci podziękować. Kolejna robota uwalczona. Michał, z czym to był największy problem? Jeżeli chodzi no w sumie o wykończenie, no to chyba oburzenie w sumie tych ścianek tutaj tej działowej, tej, no i tutaj nad proże było wywalane. Mhm. Jak na takie cienkie ściany, to było naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Dokładnie. Bo bardzo duże były nadproża po prostu. Nie wiem dlaczego, no ale widocznie takie mieli. A nie kolejna lekcja dla nas, że miało być szybkie malowanko, trochę panela i zrobił się remont, można powiedzieć, generalnie. Tak, tradycyjnie można powiedzieć. No. Tradycyjnie, że szybko przemalować, listwy, pyk, pyk, panele wymienimy i jest zrobione. No ale jak to zawsze, a jeszcze to, a jeszcze tamto i... No jedno ciągnie drugie, tak? To może wymienimy oświetlenie, może przeniesiemy oświetlenie, tak? Ale powiedz mi, żeby doradzić mi jako inwestorowi, osobom, które nas oglądają, które tego typu decyzje będą miały lada chwila do podjęcia. Czy żałować 10-15 tysięcy złotych w skali takiej inwestycji? Nie ma sensu, bo to później no jedno z drugim nie pasuje. No jak już się wymieniło panelem, wypadało wymienić też i płytki, czy no, mhm. tak zrobić dolne szafki, a górnych nie zrobić, albo odwrotnie, tak? Czy lodówkę wymienić, no bo to jedno z drugim, żeby pasowało. No tutaj akurat Ela się zajmuje super designem i no i wychodzi ekstra. No, a jak oceniasz właśnie pracę mojej żony po nie wiem, półtora roku raptem działań, czy po roku działań, bo przecież doszła do nas na wiosnę zeszłego roku, czy przez 12 miesięcy osoba spoza branży w miarę wdrożyła się tak, w współpracę? Tak, jak najbardziej. No nie wiem, które to już jest mieszkanie tam, no któreś tam. Piąte, szóste, coś, tak. Coś takiego i naprawdę ma do tego dryk elegancko. Cierpliwość przede wszystkim, bo to najważniejsze, żeby wyszukać, znaleźć gdzieś coś, żeby to wszystko zgrywało. No ma duszę artystyczną. Ja bym zaryzykował nawet taką tezę, że my faceci chyba się bardziej znamy na liczbach, na robocie, ale ten design... Tak, dokładnie. Wygląd, dobór tych dokładnie. Dodatków. Dokładnie. No jak to się mówi, zawsze ta kobieca ręka tak... No żeby dotknęła na końcu, w cudzysłowie. No. Trzecie pytanie do Ciebie, które bardzo mnie interesuje. Jak zmienił się po roku covidowym rynek ten budowlano-remontowy, bo przecież tyle osób kupuje w tej chwili mieszkania, tyle osób inwestuje, że chyba nie narzekasz na brak roboty. Nie. No dziwo, tak mi się wydaje, że chyba budowlanka to w sumie ciągnie tą całą Polskę, to wszystko. No pracy jest. Nie narzekam, no do końca roku jest co robić, nawet mam wstępną taką umowę ustną już na styczeń.
Jasne. Domówioną. Także czyli no, prawie na rok do przodu. No można powiedzieć, że tak nie do końca budowlanka chyba ucierpiała, no bo bloki się stawiają, deweloperzy też budują, mieszkania się remontują, no a drugie no, primo, no to jest nas coraz mniej. No bo właśnie przed chwilką dostałem, czytałem posta tutaj od kolegi Wojtka, który też inwestuje w Szczecinie. No jest pandemia, podobno ludzie umierają z głodu, dał proste ogłoszenie. Kto zdrowy, tak, zapraszam. Przynieś, podaj, pozamiataj, nikt się nie odezwał. No. Czy delikatnie łatwiej ci się dzisiaj współpracuje z ludźmi, łatwiej ci o młodych pracowników, czy nie? Nie, w ogóle nikogo nie ma, można tak powiedzieć. Jak tak rozmawiamy też właśnie z kolegami z branży, no to ja w sumie stwierdziłem, że w cudzysłowie nikt nie idzie za nami. No właśnie. Wiesz, o co chodzi? Tak jak 20 lat temu, no pracowało się z tymi, co mieli tam 20-50 lat i no człowiek szedł, uczył się, wiadomo, tak dalej, i tak dalej. Tak za nami, za mną, no i tam chłopaki w tym samym wieku, czy ci tu młodsi, czy starsi, no nikt nie idzie. W ogóle myślę, że za, jak to tak dalej pójdzie, za 10-15 lat, no to nie wiem, 1 na 1000 może jakiś się znajdzie zawodnik chętny. No ale to nie zmierza do tego, że będziesz za 2-3 lata brał 1000 zł za przykręcenie kranu, tak? No bo nie będzie komu tego zrobić. Ale tak? No to też to nie ma. No ale to jest paradoks, to jest słuchajcie, absurd, dokładnie. Ale do tego to, no, to ktoś to będzie musiał zrobić. Ja tak. bym umiał nawet wziąć 1000 zł za przykręcenie kranu, no bo to jest nieadekwatne do wykonanej. No ale chwileczkę, pracy. Nie ma kto tego zrobić. A przed chwilą liczyliśmy, wziąłem 15 koła, słuchaj, z bankomatu, bo za tyle kupiłem de facto to mieszkanie, reszta z kredytu. Zgadza się. Wszystkie banknoty nowe, wszystkie świeżo wydrukowane. Wiesz, przy obecnej inflacji ten 1000 zł za parę lat za usługę drobną remontową. Wiem, że do wymiany żarówki i tak dalej to też chyba już zaczną powoli wołać, bo jak patrzę tutaj po kolegach, którzy mają już jakichś synów tam, no to po 15 przykładowo lat czy coś, to oni się w ogóle nie garną. Mhm. Człowiek jak miał 15 lat, no to młotek brał, wbijał gwoździe, pruł w drzewa, w cokolwiek. No, ja tynkowałem w wieku 12 lat, no, gdzieś z dziadkiem. No, gdzieś tam coś była jakaś próba zrobienia, oczywiście się przeważnie nie udało, no ale człowiek próbował i miał chęci, a teraz nawet nie próbują popsuć, jak ja to mówię. No nawet nie spróbują popsuć, żeby aha, dobra, popsułem, aha, no następnym razem muszę zrobić tak czy inaczej. No, także ja nie wiem, co to będzie. Ostatnie pytanie na koniec, ale jesteś facetem z krwi i kości. Słuchaj, byłem ostatnio, było otwarcie sezonu motocyklowego w Częstochowie. Mszana, ileś tysięcy ludzi. Jestem motocyklistą, kocham ten sport, kocham wszystkich, LWG i tak dalej. Mhm. Msza bez żadnych maseczek na, nie wiem, setki, tysiące ludzi. Ty nie możesz pojechać po śrubkę do Kastoramy bez zamienia. Dokładnie. Czy widzisz tu logikę jako obywatel? Nie, w ogóle. Znaczy ja to uważam, że to jest... Albo market spożywczy jest otwarty, tak. A budowlany zamknięty. Jakieś to jest chyba nieporozumienie dla mnie. No jak można się zarazić, wchodząc do restauracji, siadając z żoną, dziewczyną, czy nie wiem, nawet z kolegą w sprawach biznesowych, wypić kawę, a wziąć tą kawę, wyjść przed bar czy restaurację i można zjeść to jedzenie w pudełku, stojąc z tą samą osobą. Tak. A nie, druga rzecz. W ogóle jak, dla mnie to jest nieporozumienie. Jak lecisz samolotem, to udają tam na lotnisku, że musisz mieć odstęp i tak tego nikt nie przestrzega. Nie. W samolocie musisz mieć maseczkę. Tak. I krzyczy pilot, maseczki, 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 a na czas posiłku wszyscy na pół godziny, czy na godzinę zdejmują te maseczki. No tak, dokładnie. Więc ultra nielogicznie. A jeszcze na koniec, jak oceniasz generalnie ze swojej perspektywy człowieka, który spędził tu chwilę czasu, czy ten blok się zawali w ciągu 50 lat? Nie, wszystko jest ok. No, te nowe deweloperskie są troszkę prostsze, no lepiej się robi. No. Tak jak żeśmy wcześniej chyba mówili, że lepiej dołożyć te kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy i kupić nowszy deweloperski, bo jest mniej, no bo są te ściany jednak już wytynkowane lepiej, no już nie potrzeba ładować płyt czy sufitów, no tam no delikatnie wiadomo, zawsze ten centymetr na takiej wielkości ucieknie chłopakom, nie? Przy tym, no ale to już jest takie bardzo szczegółowe i naprawdę warto zainwestować w lepszy deweloperski, no i nam się też lepiej robi. Słuchajcie, 7700 kosztuje deweloperskie, a 6 kosztuje naprawdę mieszkanie tragiczne w bloku. I pakować te płyty, to wszystko, a później zliczając faktury, no to mogliśmy dołożyć 1000 zł, tu by wyszło mniej za materiały, a to by było zwłaszcza, no i szybciej zawsze wychodzi taki remont w takim nowszym bloku. Zwłaszcza, tak? Że te 1000 zł będzie coraz mniej, niestety, warte. Dziękuję ci.
Kawał roboty. Misiek remontowo-inwestycyjny, inwestorski. Kłaniamy się nisko. Dzięki. Do zobaczenia dalej. Cześć, cześć. Cześć.